O Boże, ludziska, co tu się dzieje? Tędy wchodzą czerwoni. Strasznie tu wchodzą. I bardzo niedobrze, że ten port zdobyli. Może Federacja to odbije. Ale my za to tędy wchodzimy. Jak dobrze pójdzie, to ich odetniemy. A ja na to nawet liczę. I potem byśmy poszli na Kalkutę i tak dalej. Więc nie przedłużając, chyba tu wbijamy po prostu i tyle. No nasza armia nie jest jakaś wielka i potężna, ale posiłki już nadpływają. 5 dywizji powinno już tu płynąć. Dopiero co prawda tutaj są, ale radzą radę. Wiemy, mamy gwiazdek tutaj, takie kółko magiczne jest. W ogóle muzyczka, może halo? Do Green Mountainersu zacznijmy. 3, 6, 7. Zobaczmy, ile mamy tych stanów. Main. 2. 3, 4, 5, 7, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No zgadza się. To jest, te stany na północy to są w tej Nowej Anglii jakoś tak dziwnie porobione, tak szczerze. Mam na myśli o prawdziwej Ameryce, mówię teraz. O, Madryt padł. Dobra, nie ma sensu co pchać. O, Włosi, serio? A, bo to jest... Dobra, wiem czemu. No tak, bo oni już wygrali. To była kwestia czasu. Pamiętam, bo ich rozdzielili tu poprzednio. No, ale tak to jest. Na razie jedziemy z kolejną ofensywą i znowu nas zjechali gdzieś tam. Dlaczego? Tego nie uruchamiam, bo to jest zło. Tego też na razie nie ruszamy, bo nie ma sensu. No, w Ameryce coś się wciąż leją. Oceniałem, czy jest coś ważniejszego. What? Dwie Sycylie. Dwie Sycylie! No właśnie, oni się z Rzymem leją. Hello there. O, odblokowało się. Summa summarum. A, bo my to zrobiliśmy teraz. Nice. Zaraz, zaraz, co my potrzebujemy? To potrzebujemy zrobić... Coś tam potrzebujemy zrobić. Oczekujmy się na to, że trzeba południe ogarnąć. Prawie się już zbierajcie, żeby dalej maszerować. Tą drogę przytniemy im. Co tam się pojawiło? To tu się pojawiło. A, czat zarąbali, dobra. The Great New... Aaaa, kurwa, dlaczego? Kto wziął ten huragan? Dlaczego? Po co? Woli, bardzo woli. Boże. A, piecze. Dobra, jakoś to będzie. Ekonomia poszła się walić. Dlaczego? Dlaczego to zawsze musi mnie spotykać? No to bym te tańsze pociągi zaczął robić, o. Ale poza tańszymi pociągami... tych nie, tych można zaraz. To jest fajna sprawa. Tutaj na nic nie stać. Gdzieś szukam, o właśnie, lepszy samolot się przyda. Nie, ja chcę konsoli.
Meanwhile. Dobra, ty tędy i potem tutaj. Dajesz ziomek tam. Ty lecisz od razu tutaj. I zakręcasz na Kalkutę. Ty nie czekaj, lecisz tutaj. Doskonale. Ty wchodzisz tu, ty czekasz tu. Raz tutaj. Raz, dwa. Endy. Dobra, południowy ogień zrobiony. Do tego potrzebne jest dokończyć tą wielką depresję, co nie? To nam jej nie usunie. Jak my możemy tą wielką depresję usunąć? Nie wiem, nie wiem jak my możemy ją usunąć. Weźmy na razie... Ale czemu cywilniaki nasze? To boli. To boli bardzo. O. Dobra, ty tu, tutaj jeden, ty drugi tutaj. Czy my mamy w ogóle tutaj... Mamy ten punkt zaopatrzenia, wygód. I ten punkt zaopatrzeniowy. O, i tu się południowcy odbili, ładnie. Czyli zostałem tylko tutaj punkt zaopatrzeniowy, dobrze. Dobra. Dobra. Ładnie oni padają. O nie, tu padają, serio. Trzymajcie ich nawet tu po prostu. O, wojna w RPA. Mam nadzieję, że RPA szybko wygra tą wojnę. Bo z naszej perspektywy ta wojna jest dość ważna. Dobra, wszyscy przerwijcie. Widziałem jedną kawalerię. Tak, tak. Kalkutę trzeba zdobyć, now.
Co zrobili? Ej, zacnie. Zobaczymy, co, w co pójdą. Naprawdę jestem ciekaw w tym momencie. W międzyczasie ja mogę zrobić tak, tak, tak i tyle. Tu zbudujemy sobie tak. Wyczyścimy las, tutaj weźmiemy tamę zrób budujemy i tutaj Rhode Island infrastrukturę tam poprawimy. Kalkuta zdobyta, zdobyta. Dobra, i tam lecisz od razu, ziomek. A nie, to jest na odwrót, że Natal jest w Ententie i Rodezja, o Boże. Nie jest good, nicht good. No my w to zainwestujemy na 100%. Bo w Arte będzie trzeba mocno iść u nas. Było. O Boże, kurdowie powstali. Trochę za wcześnie i przerypią dlatego. No chyba, że nagle wszędzie wejdą teraz ten. Nie no, Kair Pakt. O, Kair Pakt z Emirat, z Syrynajki zarąbał, dobra. To jakaś tam szansa jakaś jest mała. Starałem się tych Francuzów, widzicie, wydostać, ale to nie jest proste zadanie. Może tu się uda? Cape Town padło. Puerta Boer War. A tam wystarczy to zająć i to, tak naprawdę. Wschodni Londyn, no nie. A no, Pretoria jeszcze, te. Tak naprawdę tu się łączą i jest już git. O, umarli. Dobra, tam ci mnie mniej obchodzą, no bo... Dobra, no, bo... Mogę spróbować tak jeszcze raz, ale... Chociaż nawet tu wygrywamy. Dobra, przytrzymujmy ich tam jeszcze chwilę. Hello there, wy ziomki idziecie tutaj. Będę. Dobra, wbijamy do pustego miasta i koniec wojny. Dobrze mówię? 100%. Uratowaliśmy wam dywizję. Dobra. Where nasze Indie? To są nasze Indie? To, a, tu, dobra, mają tą brytyjską flagę. Ładnie. I cała nasza armia teraz może wracać. To miała RPA, można zahaczyć.
nie można. Zobaczymy, czy to się stanie. No, chciałbym, żeby im się udało jednak. To jest bardzo fajną rzeczą, ale ja bym zaczął od tego. M1 Garant dostaniemy. Czy ja wiem, czy tamten jest taki dobry deal? Zróbmy może to na razie. O, to jest super, co zrobiliśmy. I teraz pytanie brzmi. Koordynacja. Dobra, poczekajmy, bo to nie cały miesiąc, teraz dwa pójdzie. Tak ogólnie, jakbym was zamienił na to. Teraz duet. Brakuje nam tylko supportu w tym momencie tam. Szkoda, że nie miałem żadnych ciężkich okrętów, no ale... niestety. Tym razem nie dostaliśmy. Moje, jak testowałem to pierwszy raz, czy w ogóle to działa, mogłem wtedy w sumie zapisać, bo wtedy były ciężkie okręty, było fajnie. Czy to były jakieś 3 pancerniki, krążowniki, coś takiego. Jeszcze coś za 5 mógłbym. A, bo to 10 nas kosztowało, to na razie nie kombinujmy. Dobra, ale dostaliśmy trochę doświadczenia, więc w tym momencie możemy już kombinować z edytowaniem naszych ulubionych jednostek piechoty. Dałbym tak. Tu Artę. I tu Artę. Tu do tego dodałbym kampanię sygnalizacyjną. Kampanię tę zwiadowczą. Dokładnie. I tyle. Jak bardzo... Dobra. Damy radę chyba. Brakuje czołgów. No na czołgi nas nie stać, co jest najgorsze w tym wszystkim. Bo to będzie nasza podstawa tak naprawdę, piechota. A, bo chciałbym czołgi jakieś mieć. O! Taka wojna się zaczęła. A kurdowie umarli właśnie, jak się wojna zaczęła. Nie doczekali. Ej, te RPA poprawili, burowie wygrywają, co nie znaczy, że jest lepiej, właśnie gorzej dla nas to jest, ale tak, wygrywają. Retention. Stabilności mamy dużo, ja bym to wolał, tak szczerze. Chociaż to jest... Tak patrzę odnośnie... Jest Syria! Ja tak patrzę... To bym dał. No. Wielkosyryjska rewolta. Oj tak. Jeszcze Iran dołączył do wojny. Co, Azerbejdżan i Afgan po stronie Turka i będzie śmiesznie.
O, wydłączy się tylko Iro Pakt. Coś wam Syryjczycy nie pykło. Mam takie wrażenie. To znowu to samo. Okej, już widzę, jaki jest problem. Też problem, no. Trochę problem, trochę rozwiązanie problemu. Teraz tak, powinniśmy mieć coś, co nam ekonomicznie pomoże. Tylko pytanie, co wrzucić? To jest dobry pomysł, ale... O, mamy dwóch ambasadorów do Kanady. Kennedy. Dobra, zobaczmy tak. Na pewno możemy dalej, żeby leciało to wszystko, tylko tak. To jest dobra opcja na... Dobra. Właśnie wywaliłem gały, bo patrzę, że abdykował, więc jest śmiesznie. Trochę to korci. Też nie jest najgorsze. Ej no, to już było. I tam to resetuje. O Boże, że coś się tak będzie resetować w kółko. Zanim ja to wybiorę, widzę, że oni chcą now teraz wybierać. To muszę ogarnąć. A, bo to było to do wybrania. No i straciliśmy RPA, jeśli chodzi o nasze armię. No i teraz muszą wytrzymać. My na żadną wojnę nie idziemy, bo nie ma na to czasu i chęci, szczerze moich. I myślę, że tym samym momentem będziemy kończyć odcinek, bo tak naprawdę ładnie rozegraliśmy to wszystko. Procent legitymacji mamy, nice. Very nice. Rozbramy to, bo potrzebne będzie do czołgów. Jak tam MacArthur, ok, long i Reed też po swojemu. Ja bym tutaj wysłał ochotników, w sensie no jedną mogę tylko dywizję, ale bym ją wysłał. Dla mnie najważniejsze, żeby synki wypadły z ofensyw i wszystkiego. Bo jak synki wypadną, to jest już połowa sukcesu. PSA najlepiej, żeby wygrało, bo jest najsłabszy, nawet jak zjednoczy Amerykę. I na start szczególnie. Dobra. Arta się robi, ciężarówki zaraz też będą. Potrzebujemy na pewno tak, od Pacyfików to, bo chcemy ich wspierać. I od Pacyfików też weźmiemy jak się da. Dokładnie. Weźmy od Niemców już. Teraz trzeba się przyjrzeć dokładnie. O!
To jest ładne. To jest ładne. Zacznijmy może od... To jest najlepsze, bo w tym momencie będziemy mogli ekonomię rozwinąć. A trochę wydałem jednak rzeczy na inne rzeczy. Wiecie no. Trzeba naszą ekonomię rozwijać jakoś. W ogóle nas w końcu stać na wywiad? W sensie zaraz będzie. Super. Chyba. Dobra, kończymy ten odcinek i widzimy się w kolejnym czwartym odcinku, który powinien być jutro. Jeśli się nic oczywiście nie zmieniło, jeśli jakiegoś streamka nie zrobiłem niezapowiedzianego, więc do usłyszenia już wkrótce. Hejo!